Jeden ze dwóch, można powiedzieć. I w szlaki wchodzi Wołyk i Grzegorz Krasokrasowski. Grześ to ten z niebieskim mapem roku leworęczny. Marcin Waszkielis to ten w czarnym mapem roku. Czas? Start! Walka! Półtorej minuty! Panowie w lekkim przysiadzie. Tutaj nie ma przypadkowości, tutaj jest skupienie, koncentracja i czekanie na chwilę i uwagi na to, że przeciwnik opuści choć na chwilę tarczę. Było trafienie, było. Zauważcie Państwo, że oni niewiele widzą przez te wąskie bibury. 25 sekund, panowie, jeżeli atakować, to teraz. Dawajcie. Dziękujemy. Brawa. Grzegorz czy Marcin, kto okaże się lepszy? Marcin zdobył 5 punktów. Grzegorz 3 punkty. 5-3 dla Marcina. Brawa. Kluczek i Kraso. Dajmy Grzesiowi odsapnąć chwilą, przed chwilą walczył. Także 2-3 minuty przerwy i będziemy mieli walkę o trzecie miejsce. Walczymy? Walczymy. Start. Przepraszam się, że jestem z wami, ale już jestem z wami. Walka o trzecie miejsce. Bardzo znajomi. Kluczek i Kraso. Panowie zeszli do parteru, ale przypominam, że punktowane są uderzenie od kolana w górę i od łokcia w górę. Dziesięć sekund, panowie. Dajcie się wszystko. Koniec! Brawa, to było walka o trzecie miejsce. Kto był lepszy? Jaki wynik, panowie? Kras
za zwycięzcą 19-9. Brawa! Trzecie miejsce. I Marcin Waszkielis i Kozi. To walka finałowa, walka o pierwsze miejsce w turnieju, w szóstym turnieju jesień średniowiecza. Słusznie sędziowie, proszę nie uczepienie. Czas? Czas? Pani Magdo, jak z czasem? Gotowi? Czas, start, walka! Czy Kozi zwycięży? Czy też nie będzie zaskoczenia jak w wielu poprzednich turniejach? I lepszym, a właściwie najlepszym okaże się Marcin Waszkielis. Tego dowiemy się już za półtorej minuty, a właściwie za minutę. Została minuta, panowie. Minuta. Piękne trafienie. Kolejne. Panowie. Pitch. Próba obalenia. Jest obalenie. Brawa, brawa. To jest walka finałowa. Wiem, że nie ma nas tutaj dziś wielu, ale dajcie jakiś doping chłopakom. Śmielej. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Stop, koniec, dziękuję. Brawa. Słyszę od sędziów, że 6-0 dla Marcina. Nie było zaskoczenia. Brawa. Pierwsze miejsce w szóstym turnieju jesień średniowiecza zajmuje Marcin Waszkielis. Brawa! Drugie miejsce Kozi, również brawa! I mam tutaj jeszcze nieoficjalne wiadomości od sekretarza Smoka, że Kozi jest również zwycięzcą Ligi Rycerskiej. Brawa! Pokażcie Kozi, wyjdź tam jeszcze raz. Wygranie ligi to nie byle co. Nie wiecie, ile on potu musiał wylać. Ile wieszy połamać, żeby ligę wygrać. Brawo za niego. Za jego walkę, niezłomność, za wolę walki.